Siemanko, siemanko, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Takim oto widokiem na dworzu, niestety szaro, deszcz pada już od kilku dni. Powiem szczerze, że jest w domu bardzo nieprzyjemnie. Dla mnie już zalatuje jesienią. Tam widać te moje nieszczęsne drzewko, które zbliża się w dalszym ciągu do wywalenia i jakoś wywalić go nie mogę. Ale to nastąpi na 100% w tym tygodniu. A teraz biorę się za moje śniadanko. A tak się oto prezentuje moje śniadanko. Jajeczko, ogórek, pomidorek z cebulką, dymką, kawusia, woda z cytrynką. Przypomniało mi się po tak długim czasie, że przywiozłam sobie pieprz ziołowy z Polski, bo tu w Niemczech takiego nie znalazłam do tej pory. No i doprawiłam swoją solą z hibiskusem, którą przywiozłam z Majorki. Bardzo mi ona odpowiada. Żałuję, że nie wzięłam więcej, ale można kiedyś tam nadrobić. Chyba, że jeszcze gdzieś tutaj spotkam. Na pewno można coś takiego zamówić na Amazonie, a więc zabieram się do konsumpcji. Już jestem, właśnie się ogarnęłam i dosłownie przed dwoma minutami przyszła do mnie paczka. Zapomniałam, co zamawiałam. Już ją otworzyłam i tak buchnęło mi zapachem z tej przesyłeczki. Jak już widzieliście w tytule, zamówiłam próbki perfum chłopaków z Part Arrow. Jestem bardzo ciekawa, jak one pachną. Jedynie mówię, otworzyłam kopertę i sprawdziłam, co to jest. Znajdują się tutaj dwie ulotki, informacje z opisem o tych perfumkach. Próbeczki tak wyglądają. I jednym z nich, ale jeszcze nie psikałam, a pachnie mi tutaj z tej otwartej koperty, więc no, dzieje się, dzieje. Jedne z nich to jest Spicy Passion, a drugie Sensual Wife. Spróbujemy najpierw te Spicy... Jezu, wysłowić się nie mogę. Spicy Passion, jak one pachną. No. Moment. No, poczekam, aż troszkę, wiecie, tak wywietrzę je. Co tu się w nich znajduje? Jest to gałka muszkatołowa, kminek, drzewo różane, tabaka, skóra głuk i nuty bazy, sterak, nie wiem co to jest, benzoes i zamsz. No tak, lubię zapach tabaki, jak niektórzy mnie już wcześniej oglądali, świece uwielbiam. A teraz spróbujemy, no patrzcie, no podoba mi się. Dobrze, lecimy dalej z drugimi. Drugie bierzemy. No też są fajne. No, o Boże, teraz już zgłupiałam. A te Sensual Wife. Mamy tutaj bergamotkę, co tu jeszcze mamy, żebyśmy byli w temacie. Bergamotka, zielone owoce, karmel, czerwona róża, paczula, bursztyn i nuty bazy, piżmo, drzewo sandałowe, wanilia. No. No kurczę, wiecie co? Przyznam się szczerze, że trudny orzech do zgryzienia. Oba mi się podobają.
A jeszcze poczekam, wiecie, jak tak troszkę się ulotni. Naturalnie na każdej skórze inaczej te perfumy będą pachniały. No ale chłopaki, naprawdę udało Wam się. Zamówiłam próbki, ponieważ wiecie, dużo osób zachwala różne produkty, perfumy również, ale nigdy nie wiadomo, czy akurat danej osobie one podpasują. Dlatego się cieszę, że była możliwość jeszcze zamówienia tych perfum. No i mam mały problem, bo nie wiem, które sobie zamówię, bo na pewno któreś zamówię, ale no naprawdę jestem w wielkiej kropce. Muszę się zastanowić. Pochodzę dzisiaj trochę z tymi perfumami, z tymi zapachami, a jutro wypsikam się najpierw jednym, później drugim i zobaczę, w którym z nich się dobrze czuję i który mi odpowiada. No ale jeszcze raz wielkie gratulacje i jeśli jakimś cudem to oglądacie, gratuluję z całego serca, udało Wam się i czekam na nowe produkty, zapachy. Nie wiem, chłopcy, co tam, panowie, co tam będziecie jeszcze tworzyć, bo z tego, co oglądałam na Waszych filmach, no to coś tam szykujecie. Więc jeszcze raz gratulacje i z całego serca mogę Wam polecić, jeśli budżet na to pozwala, spróbujcie, naprawdę są świetne. Na przebitkach. Byłam w sklepie na małym shoppingu. Pokażę Wam, co sobie kupiłam. Wiecie, kobietka na polepszenie sobie nastroju wyskoczyła, no i poszperała troszkę. A więc ubolowałam takie spodnie habrowe sobie z szeroką nagawką. Przyznam się szczerze, ja się w takich spodniach nie za specjalnie dobrze czuję. Ale te mają fajny, wysoki stan, no i tak dupcia się fajnie układa, więc tego typu spodenki mam. I do tego jeszcze wzięłam taką ciapajowatą bluzeczkę. Nie będę już dzisiaj tego przymierzać, ale naprawdę mi się podoba. Mam w planie wystroić się w to na moje urodziny, niedługo się zbliżają. I jeszcze upolowałam na przecenach. Kosztowało
normalnie 40 euro, a tutaj jest 25. Może tak schowam tutaj. Taki kolorek. Spodobał mi się ten rękawek, taki jest inny. I z przodu mamy takie dwie kieszoneczki. Przyznam się szczerze, że nie lubię tak pod szyją bardzo tych zapięć. Ale jak przymierzyłam, to ten materiał nie jest taki sztywny i nawet tym, jak się jeden guziczek odepnie, to nie jest źle. Także mi to też odpowiada, też również pasuje do tych spodni. A tak prawdę mówiąc, to te spodnie już widziałam jakiś czas temu w sklepie. Tak jakoś szybko wpadłam i wrzuciły mi się w oczy. I będą pasować do tych moich kubuciaczków rudych, co kupiłam, jak już widzieliście w poprzednim filmie. Więc nie mogę się doczekać, kiedy się wystroję. Ale patrząc za okno, na tą pogodę, to obawiam się, że może być troszkę przyzimno. Już oglądałam pogodę długoterminową. Nie za ciekawie, ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. Chyba że zrobimy tak, zacisnąć trzeba będzie zęby i wystroić się i tak mimo, że będzie zimno. Nawet może być deszczowo, ale to się jeszcze okaże. No na pewno w tym miesiącu, nie, w tym miesiącu już nie. A może w tym miesiącu, nie, w tym miesiącu nie. Na pewno w najbliższych, o, tygodniach muszę się w to coś wystroić. Takie mam postanowienie. Dobra. Robię sobie znowu kawusię, bo się nie obudzę dzisiaj. Dosłownie się nie obudzę. A więc moi kochani, będę się już z Wami żegnać. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja dokańczam moją, już nie wiem, którą kawusię. Zaraz trzeba się zbierać do pracy, ale aż się nie chce wyjść z domu, patrząc, że tylko pada i szaro. Najlepiej by było usiąść pod kocyczek na sofę, włączyć sobie jakiś film albo książkę w ręku, zapalić świeczuszkę. No patrząc na te pogody, to już ten czas się zbliża. I do tego herbatkę z cytrynką i nic więcej nie robić. No ale niestety trzeba iść do pracy. A więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć!